Dobry wieczór, witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu Wisła Kraków Śląsk Wrocław. Jest z nami pan trener Wisły Kraków Dariusz Dowczyk. Założyliśmy kolejny ze względu na to, że pan trener Rumak nadal jest obecny w studiu Super Piątku. Niestety nie wiem, ile to potrwa. Bardzo prosimy o komentarz do meczu. Dobry wieczór Państwu. Jedyne co po takim meczu można powiedzieć, to przepraszam wszystkich, którzy licują w Wiśle i są z Wisłą. Dziękuję kibicom za wsparcie. Dziękuję zawodnikom za zaangażowanie. Byliśmy słabszym zespołem. Przegraliśmy 1-5, bardzo bolesne. Musimy się zastanowić naprawdę nad tym, gdzie leży przyczyna. Żebym znał odpowiedź, to pewnie wdrożylibyśmy ten plan naprawczy bardzo szybko w życie. Dziękuję bardzo. Przepraszam, mam prośbę, jeżeli można by spytać dzisiaj, to będę wdzięczny. Mam naprawdę trochę do przemyślenia. Dobrze? Dziękuję Państwu. Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami pan trener Mariusz Rumak, trener Śląska Wrocław. Prosimy o ocenę spotkania. Jeżeli chodzi o ocenę samego meczu, myślę, że pierwsza połowa trudna dla nas. Trudno było stworzyć sytuację, że już kilka okazji gdzieś tam można było inaczej rozwiązać. Bramka przed przerwą, to jest zawsze taki handicap dla zespołu. Ale też myślę, że też nie do końca w tej pierwszej połowie byliśmy dokładni, szczególnie po przyjęciu piłki nie funkcjonowało tak, jakbyśmy chcieli. Rozmawialiśmy o tym w przerwie. Natomiast druga połowa też początek trudny. Był karny, 1-1, Wisła trochę ruszyła, nabiera wiatru w żagle. I myślę, że kluczowe było to, że strzeliśmy bramkę na 2-1 i za chwilę na 3-1. No to było już później widać, że tego miejsca zrobiło się więcej na boisku i dwa moim piłkarzom się potrafili to miejsce do końca wykorzystać. Bardzo dziękujemy. Chciałbym zwrócić na Państwa pytania. Jest z nami pani Justyna. Jeżeli są pytania, prosimy o kierowanie do mikrofonu. Michał Białoński, Interytel. To jest tak, że w tych poprzednich spotkaniach tworzyliśmy małą sytuację. To jest pierwsza rzecz. Też nie graliśmy wysoko. Tam to mówiliśmy, że musimy wyjść wyżej, musimy grać wyżej w pressingu, musimy tworzyć sytuację i nabrać pewności siebie. I to, myślę, że to była też kwestia tych zajęć treningowych, które przeprowadziliśmy. Bo nad tym pracujemy już od kilku tygodni, tylko nie, po prostu nie stworzyliśmy sytuacji, nie strzelaliśmy dramy, chociaż w ostatnim meczu. Dzisiaj moi piłkarze z tej pewności nadali, dlatego zostali na głowie w postaci pożyczenia, które z nich się wpisał się na tysiąc. Przejdźmy do kolejnego pytania. Michał Stela, aktywny sport, jak mamy się przyjąć. Panie trenerze, pytanie do Kamila Dziewińskiego, co to zostało, czy do wywiadu z tym, co to ma pana do przyjęcia? Tak, trzeba zgodzić jakieś historię. Jeżeli napastnik strzela bramkę, to zawsze trenera przyszedł do swojego występu i mam nadzieję, że tę dyspozycję będzie utrzymał. Tak, już mogę? Tak,
zawsze piłkarze pracują cały tydzień na to, żeby być w pierwszym składzie, i też pracuje. I to nie jest tak, że jak usiadł na ławkę, to on dobrze pracował. I nagle się obudził, bo usiadł. Nie, to nie jest taki piłkarz. To jest piłkarz, który pracuje na odpowiednim poziomie profesjonalista cały czas. Natomiast ja nie chcę tutaj wystawiać pojedynczych ocen. Nie byłoby bramek Kamila, nie byłoby bramek Joty Morioki, nie byłoby akcji Zaszana Breja, gdyby dobrze nie pracowała defensywa, gdyby nie grał Pawełek, Pawelec, Telewan, Kokoszka. Wszystkich trzeba dzisiaj wyróżnić. Myślę, że każdy Śląska za realizację zadań taktycznych, za konsekwencje. Nie chodzi tu o wystawianie się śmiot indywidualnych, a myślę, że piłkarze Śląska, którzy dzisiaj byli na meczu i reakcja moich rezerwowych piłkarzy, którzy się nie wyszli od początku, w każdej bramce, jak ta ławka żyje, to jest ci, którzy byli na boisku, się zasłużyli na to, że mamy 3 punkty z bardzo trudnego stadionu, na którym naprawdę ciężko się wygrywa. Ja tutaj jechałem, to prześledziłem swoje mecze przeciwko Wiśle tutaj na tym stadionie, to albo było 1-1, albo 1-0, albo 0-0. To jest zawsze trudny mecz.